technologia wielkopłytowa, także wielka płyta, sposób wznoszenia budynków, polegający na montowaniu ich na miejscu budowy z wielkowymiarowych, prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych. Forma budynków wielkopłytowych oparta była na założeniach modernizmu, elewacje z surowego betonu, bez tynków lub z prefabrykowanymi okładzinami, na przykład mozaikowymi. Konstrukcje oparte na prefabrykowanych elementach betonowych z umocnieniami i mocowaniami sprętów stalowych, żelbet, kotwienia płyt spawane, a łączniki i podwieszenia były wykonane ze stali nierdzewnej. Systemy wielkopłytowe zawierały usystematyzowane elementy stropowe, pełne lub kanałowe, oraz ściany nośne, usztywniające, działowe i elewacyjne, ponadto gotowe biegi schodów, szyby wind i instalacyjne, a niekiedy pełne bloki sanitarne. Typizacja obejmowała nie tylko wymiary elementów i rozwiązania gotowych układów funkcjonalnych. Objęto nią rozwiązania prowadzonych w budynkach sieci instalacyjnych, sposoby połączeń poszczególnych płyt oraz uszczelnień złączy. Prace projektowe obejmowały przede wszystkim rozwiązania funkcjonalne całych zespołów urbanistycznych i ich poszczególnych jednostek. Każdorazowo prowadzone były też obliczenia konstrukcyjne dostosowujące przyjęte rozwiązania do warunków lokalnych. Według szacunku w roku 2013 w Polsce w budynkach z wielkiej płyty mieszkało 12 milionów osób. Rewitalizacja tych budynków w ocenie Izby Inżynierów Budownictwa kosztowałaby 200 miliardów złotych. Na Zachodzie po raz pierwszy wielką płytę zastosowano w Holandii podczas budowy osiedla Betondorp na przedmieściach Amsterdamu w latach 1923-1925, a nieco później w budynkach na osiedlu Splanemana w Berlinie-Lichtenbergu w 23. Studia na temat elementów całościennych prowadził w latach 20. Walter Gropius. Znaczny wpływ na rozwój wielkiej płyty miały również propagowane przez francuskiego architekta Le Corbusiera idee domu jako maszyny do mieszkania, jednostki mieszkaniowej, czyli bloku mieszkalnego, unité d'habitation, z logiami jako wiszącymi ogrodami we wszystkich pokojach mieszkalnych oraz z publicznym ogrodem na dachu płaskim, kierującej się proporcjami wyznaczonymi przez stojącą postać ludzką i tę samą postać z podniesioną ręką. Wszystkie wymiary mieszkania i domu, zwane systemem modular, były wypadkową tych wartości, jednakże uznano je za kontrowersyjne i zostały skorygowane już w trzecim bloku mieszkalnym tego architekta w Berlinie, gdzie zwiększono te wymiary. Pierwsze większe konstrukcje z betonowej wielkiej płyty powstały w końcu lat 30. we Francji, Szwecji i Finlandii, stały się ponadto dość powszechne w Niemczech. Już w połowie lat 70. ostatecznie zrezygnowano w Europie Zachodniej z technologii wielkopłytowej, głównie ze względu na narastające koszty transportu ciężkiego. W Polsce od lat 60. do początku lat 90. wielka płyta była bardzo rozpowszechniona w polskim budownictwie mieszkaniowym. Okres największego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, bazującego na technologii wielkopłytowej, przypada na lata 70. Był to okres planowania i budowy nowych, dużych osiedli mieszkaniowych. Właśnie na nich stawiano bloki mieszkalne z wielkiej płyty. Montaż budynków z gotowych prefabrykatów na placach budów przebiegał w dość szybkim tempie. Jednak przed oddaniem mieszkań do użytku następowała nieco wolniejsza faza prac wykończeniowych, dodatkowo spowolnionych przez nieterminowe dostawy potrzebnych materiałów. Technologia budownictwa mieszkaniowego oparta na wielkiej płycie nie była tania. Produkcja elementów w wytwórniach była energochłonna, ponieważ większość z nich naparzano, czyli przyspieszano procesy wiązania i twardnienia betonu w formach przez poddawanie ich działaniu podwyższonej temperatury. Gotowe elementy były ciężkie i wymagały dostarczania ich na plac budowy drogimi środkami transportu przy użyciu samochodów dostosowanych do transportu ciężkich i wielkogabarytowych elementów. W
celu ułatwienia transportu zazwyczaj budowano w obrębie powstających osiedli wytwórnie poligonowe. W ten sposób unikano przewozu przez najbardziej zatłoczone drogi. Załadunek, rozładunek i montaż wymagały użycia żurawia. Każda z tych operacji miała wpływ na koszt inwestycji. Problemy związane z wielką płytą, charakterystyczne dla budownictwa okresu PRL, który szczególnie dał o sobie znać przy produkcji prefabrykatów, była niska jakość wykonawstwa. Duży odsetek niespełniających norm wymiarowych, wybrakowanych elementów, często utrudniał i dezorganizował pracę przy montażu budynków. Część problemów pojawiała się w gotowych już obiektach, w związku z czym podejmowano doraźne działania naprawcze, takie jak dodatkowe lepienie smolistymi warstwami. Klasyczna wielka płyta była jednolicie płaska i niewielkie uszkodzenia brzegów powodowały trudne do uzupełnienia szczeliny. Późniejsze wersje płyt miały już profilowane krawędzie, a warstwa elewacyjna ścian zewnętrznych otrzymała zróżnicowaną fakturę. Przy okazji budynki zyskiwały bardziej interesujący wygląd. Budynki mieszkalne wykonane z wielkiej płyty, które powstawały masowo w Polsce Ludowej, podlegały nieustannej krytyce, zarówno społeczeństwa, jak również i środowiska architektonicznego, konfrontującego się z normatywami mieszkaniowymi komunistycznego państwa, skutecznie ograniczającego możliwości twórcze architektów. Typizacja w socjalistycznym budownictwie i zdominowanie wielu obszarów kraju monotonnym, oszczędnościowym budownictwem wielkopłytowym było postrzegane jako zjawisko negatywne i dystansujące architekturę Polski Ludowej od osiągnięć wysoko rozwiniętych krajów Zachodu. W Polsce istniało kilka systemów wielkiej płyty, wśród nich systemy zamknięte, tylko elementy wielkopłytowe składane w jeden sposób, typizacja ograniczała się do powtarzalnego rozwiązania typu budynku, jego segmentu lub nawet tylko mieszkania i otwarte, możliwość tworzenia różnych konfiguracji w ograniczonej liczbie typów budynków składających się na dowolny zespół urbanistyczny. Stosowanie systemów zamkniętych często miało ograniczony zasięg terytorialny. Z uwagi na wymogi typizacji, każdy system zawierał ograniczoną liczbę różnych elementów produkowanych w tzw. typoszeregach. Im mniej ich było, tym bardziej zamykał się system, ograniczając możliwości ich wzajemnego zestawienia. Z drugiej strony, ograniczenie ilości produkowanych zazwyczaj w odrębnych formach elementów miało wpływ na ekonomiczną efektywność systemu. Spośród wielu systemów postanowiłem omówić dla mnie najbardziej charakterystyczny, czyli WWP, Wrocławska Wielka Płyta. System budownictwa wielkopłytowego w typizacji zamkniętej. Opracowany został do budowy osiedli mieszkaniowych i budynków mieszkalnych w województwie wrocławskim przez Miasto Projekt Wrocław w drugiej połowie lat 60. Pierwsze budynki w systemie WWP zaczęto wznosić w roku 69 na osiedlach we Wrocławiu, natomiast od 70 uruchomiono linię produkcyjną w zakładach prefabrykacji we Wrocławiu, następnie w wytwórniach poligonowych we Wrocławiu, Popowice, Lubinie, Jeleniej Górze, Oławie oraz Wałbrzychu. W ramach systemu WWP realizowano budynki w układzie konstrukcyjnym poprzecznym. Maksymalna liczba kondygnacji wynosiła 11. W systemie zastosowano trzy główne typy modułów, na podstawie których opracowano zestawy mieszkań oraz ich późniejsze modyfikacje. W ramach WWP powstały osiedla Popowice, Kozanów, Gaj, Różanka, Muchobór Mały we Wrocławiu, a także Przylesie w Lubinie, osiedle Mikołaja Kopernika w Legnicy, Podzamcze w Wałbrzychu czy Zabobrze w Jeleniej Górze. Może i domkach z betonu nie było wolnej miłości, za to współczynnik dzietności był znacznie wyższy. I tą myślą zakończymy na dziś. Pewnie powinienem powiedzieć coś o subskrybowaniu kanału, ale tworzenie zwyczajnie jest dla mnie odskocznią od życia i pracy. Cieszę się, że mogłem podzielić się z Tobą tą historią.
Do usłyszenia.